Dzisiaj mamy środę, dzisiaj jest święto w Szwecji, dlatego mamy wolne i spędzamy na łodzi czas. Mamy nową energię na nowe branie. Akurat tak pasuje środa wolna, tak tygodnie. Dwa dni do pracy, wolne, znowu dwa dni do pracy i weekend. Tak jest najlepiej, ale no niestety to jest parę tygodni w roku. Dobrze, to jedziemy. Na co się dzisiaj nastawiasz? Na szczupaki? No z opadu będzie ciężko połowić przy takim dużym wietrze. Zobaczymy te szczupaki. Akurat miejsc szczupakowych tutaj nie brakuje nigdy. Zobaczymy, porzucamy. A trolling? No, trolling to na innym miejscu możemy spróbować. No mamy takie duże przynęty. Może byśmy w końcu spróbowali na takie wielkie. Takie większe przynęty. Aha. Do trollingu. No, kastować tym. Przód? Zdobyczna. Teoretycznie jest bardzo ciepła woda. Ona ma około 25 stopni. To jest bardzo ciepła. To jest bardzo ciepła woda. Może coś przy brzegu by spróbować. Na płytszej wodzie. Spróbujemy obrzucać brzegi. Kapelony się pokazały już. No to szczupak też tam będzie siedział. Zobaczymy. Zapłyniemy. Kochanie, na tą swoją... zaczynamy od sawedża, średni rozmiar. To jest ta soft foreplay. Soft foreplay. Okej, okay, a ja próbuję na moją kaczkę. To jest akurat fajne miejsce na kaczkę. A? Powinno coś siąść. Zobaczymy. No tu jest piękne miejsce na kaczkę. Siedzi czy skubał? Skubał. O! Okonek pewnie mały. Okonek mały. Śmiesznie tak. No co wybieramy? No właśnie nie wiem co wybieramy. Dropshoty. Co fajne gumki. Runkera. Dropshota. Mamy jaskółek pełno. Spróbuję na takie jaskółki. O, właśnie. Fajny kolor jaskółek. Fajna sawecz uniwersalny. Pogromca. Tylko to są te mniejsze. To jest najmniejszy rozmiar. Bodajże. Musimy zobaczyć, bo są nowe. Wyszły te nowa kolorystyka. Tylko nie ma u nas sklepu. To wyprzedały się. Szwed powiedział, że się źle sprzedawały. No i wycofali. No nic, pojedziemy na urlop do Polski dziwne. I to kupimy. Trochę dla nas dziwne to jest. Trzy albo cztery nowe kolory są. Bo jednak nam się dobrze sprawdzały. A Szwedzi jednak mają coś innego na myśli. Oni mają swoje jakieś dziwne przynajmniej. Oni mają swoje pomysły. 16. Ciężkie. No zobaczymy to 16. Darek, na co łowisz teraz? Darek wytypował parę przynęt, głównie w kolorystyce zieleni. No i tu mamy jeden wyjątek różowy. Ale szczerze, a masz zapięty różowy, tu jeszcze masz marchew, jeszcze jest pomarańcz, troszeczkę nie żółty pamiętam, z zielonym. To jest za przynęta. No spróbujemy, na różowe nigdy nic nie złapałem, może dzisiaj. To nasze miejsce okoniowe, także ja też biorę wędkę. Zbroimy, normalnie, albo zbroimy jako jerka. Czyli w sumie sam hak offsetowy wbijamy odpowiednio. No i podszarpujemy jak jerkiem, tak samo. Mówimy cały czas o tych przynętach sawer gira. Tak, o tych samych. Są specjalne zestawy do zbrojenia tych przynęt, też z firmy Savage Gear. I są takie koraliki obciążeniowe, które można normalnie nawlec na hak offsetowy, przez co lepiej tonie, po prostu bardziej się utrzymuje, można prowadzić go jak normalnie woblera. Główki woblerowe też są do tego, także jest cała masa możliwości do zbrojenia jednej przynęty w sumie. No, a na szczupaka się bardzo dobrze sprawuje, bardzo dobrze, szczególnie na płytkich odcinkach jeziora. A teraz na co łowisz? Na jaskółkę z Lunker City. Spróbujemy. Dzisiaj pierwszy raz będziemy używać Carolina Line Rig. Czy Carolina Rig.
To ci w sklepie wędkarskim tutaj Szwed polecił. Tak, w sklepie wędkarskim polecił mi zaprzyjaźniony Szwed wędkarz. I na czym to polega? Ogólnie zasada ma być taka, że tutaj ciężarek typu bullet plus koralik szklany działają tak, że coś tam wabią, hałas dają, opada na dno ciężarek, a przynęta z tyłu bardzo powoli już opada na dno, bardzo powoli. No i podobno w tamtym tygodniu bardzo dużo okoli nałapał na to. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Pierwszy raz będę coś takiego stosował. No to pokaż, jak to zbroisz, bo ja jestem ciekawa, jak tam będzie wyglądać. To jest gotowy, zestaw, nabijesz tylko przynętę. No właśnie, to jeszcze przynętę, nabij tą przynętę i... No to trzeba związać najpierw zestaw, poczekaj. A jaką przynętę będziesz tam zapinał? Bardziej takie jaskółki, jakieś takie ponacinane, nie wiem jak to się nazywa, ale takie ponacinane riperki. No i będziemy próbować, zobaczymy. Ale ty nie masz tych specjalnych takich przynęt do tego? No nie mam, nie kupowałem specjalnych przynęt. Czyli my spróbujemy na nasze. Spróbujemy na nasze. A jak duża musi być ta przynęta do tego? Nieduża. Nieduża. Maksymalnie chyba 9 cm wystarczy. To jest maks. Zazwyczaj łowią na 7 cm. Z tego co widziałem. Carolina Rig. Cały zestaw pokaż, jaką przynętę tam mamy? No takiego riperka małego. Pokaż. Zobaczmy. No, tu jest fajne miejsce, tylko na głębszą wodę, to się nie fajnie nadaje. Wygląda ta zielona przynęta na tle twojej koszulki. Moro. W ogóle jest. A jakie to jest uczucie w ogóle teraz, jak zwijasz? Takie samo. Tak? Niczym się to nie różni praktycznie. Tylko ta ciężarek steruje, a ta przynęta bardziej taka wolna jest. Podrygi bardziej. I szantel dwójka w kolorze żółtym. Teraz sobie uzbroimy. Taki zestaw na okonia zaraz spróbuję. Patrz, jak sobie dobrała mamie. Żółte do żółtego? Zaraz. Tak wygląda moja uzbrojona przynęta dzisiaj na okonia. Tam będzie mój killer, Darek. Będzie killer? Próbuj, jak to będzie twój killer. Oby to był killer. No na razie żadnej rybki nie mamy. No, Darek, zanim... Ładne okonie. Ładne okonie. Mówiłam, że to będzie killer, mówiłam. Moja przynęta. Nie zwijaj. Jest! Mówiłam, jest! Jest drugi rzut i moja przynęta. To jest... Co to jest? Fish Hunter, tak? Fish Hunter z Mikado. W kolorze cytrynowym. No bo on ma ładny kolor. Piękny okonek, chyba jeden z moich większych. Przepięknie. Jasno jest. Słońce świeci, nie są takie ciemne. Piękny okonek. No jeszcze pokaż, nastroszysz się? Piękności, ładny. Mój piękny okonek, Fish Hunter 2, żółty. Wypuszczamy go do wody i pamiętajcie, że jak trzymamy okonie, to podtrzymujemy go za brzuszek. Ten akurat nie jest za duży, ale żeby mu nie wyłamać żuchwy. Pięknie, dobrze, teraz go wypuszczamy. Poszedł, piękny. Super, drugi rzut i ryba. Darek mi zrobił przypon. Trochę mniej widoczny będzie. Tam. Na pewno się nie będzie odkształcał. Tak, tam się odkształcał. Powlekana
Powlekany drut to tak się nazywa, ale dokładnie jak to się nazywa, to tam wam nie powiem. No ta wcześniejsza. Ale to się tutaj no, nie odkształca się. Bo te zielone, najtańsze przypony, one się bardzo szybko kształcają, jeśli jest jakiś zawad bądź cokolwiek innego. A tu moja przynęta. Ale szybkie i tanie. To co teraz masz, czy? Nie, to zielone. Aha. To zielone jest szybkie i tanie do używania. A już to są robione, to już robię ja akurat te przypony tutaj. Pokaż. Przemienimy rypeczkę. Tak mówiłam, a tu chyba, to był chyba pierwszy w ogóle rzut. Drugi i z opadu. Drugi rzut. Drugi rzut? To drugi rzut z opadu. Jeszcze kawałek konia zostało. Dobra. Także elegancko. Zobaczymy, może tu też coś złapiemy. Przydałby. Ale widzisz, jednak ten Fish Hunter to robi fish hunter, robotę. Tak, Fish Hunter jest bardzo dobry na okonie. Jest jednak agresywny, jeszcze w szczególności jak jest ciepło bardzo, to agresywnie bardzo pracuje, no i jednak okonie lecą do tego. Lubią, lubią. A dobra. Mamy tyle kolorów, trzeba by próbować. To jest akurat taki kolor, którego Darek by w życiu nie wybrał i nie obstawiał. A ja sobie sama sobie jeszcze uzbroiłam. Daleko. Zostaw? Dobrze sobie uzbroiłam? Nie, trochę za daleko. Zepsułeś. Bo to chodzi, żeby rybka się nie odkształcała tutaj w ogóle. Żeby pracowała normalnie. Dobra, Aga, łowisz dalej. Dobrze. O, tak, okonie latają. Ha, ha! Jakie okonki ze trzy okonie leciały za taką dużą przynętą, o wielkości tej przynęty były. To może ja coś małego sobie założę? Spróbuj. A ty za szczupakiem trochę. Chyba niż?